Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tagiem i będzie to taki bardzo luźny tag, ale myślę, że również będzie dawał Wam możliwość poznania bliżej mnie. Ja do tego tagu zostałam otagowana przez Alicję z kanału Alice Vlog Channel, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że mnie otagowała do tego, ponieważ tak czy siak nagrałabym ten tag, ale bardzo mi miło właśnie być otagowanym. Na koniec również podam wykaz osób, które ja taguję do wykonania również tego właśnie tagu. Więc nie przeciągając dłużej, zaczynamy! Od jak dawna oglądasz YouTube? Ja YouTube oglądam od bardzo dawna i wydaje mi się, że oglądam od początku, kiedy zaczęła nagrywać Maxineczka, Katosu, Red Lipstick Monster, stylizację. Więc można tak powiedzieć, że od początku istnienia polskiego YouTube'a, ponieważ uważam, że to właśnie te dziewczyny, które wymieniłam, tworzą zalążek polskiego YouTube'a. Więc mogę powiedzieć, że co najmniej od, myślę, 6 lat, jak nie więcej. Tak, myślę, że jakoś tak. Kolejne pytanie. Czy pamiętasz, jaki film jako pierwszy zobaczyłaś na YouTubie? Tak, pamiętam, jaki to był pierwszy film, który zobaczyłam na YouTubie. Oczywiście był to film, który był Asi, Maxi. I był to jeden z jej pierwszych filmów i ja teraz nie pamiętam dokładnie jego tytułu, ale myślę, że znajdę go u Asi. Ogólnie od tego czasu nie była ziemia, jeżeli chodzi o jakość filmów i merytorykę i wszystko. To był to makijaż i ten makijaż był w takich kolorach jakiejś zieleni. Na pewno był to jakiś tutorial makijażowy. Od kiedy nagrywasz? Ja nagrywam od sierpnia 2014 roku. Czy znasz innych youtuberów? Tak, było mi dane poznać innych youtuberów na żywo. I były to osoby takie jak De Oleska, Karolina ze stylizacji, Darek DG, Alicja, która mnie atakowała, X Little Sunshine, następnie Ania z kanału Shadow, moja siostra YouTube'owa, następnie Miss Mali z kanału Miss Mali TV, Iwonka z kanału Like Makijażowy, wiele, wiele innych osób. Także tak, znam wielu youtuberów na żywo i jest to bardzo fajne doświadczenie móc nawiązać znajomość i relacje z ludźmi, którzy również pasjonują się tym samym co Ty. Kolejne pytanie. Z kim chciałbyś nagrać film i o jakiej tematyce by on był? Zastanawiałam się kiedyś nad tym, z kim chciałabym nagrać film, ale nie zastanawiałam się na temat tego, o czym. Natomiast troszeczkę moje założenia YouTube'owe zmierzają w innym kierunku niż sobie to pierwotnie opracowałam w głowie. I na dzień dzisiejszy marzy mi się, może nie z kim, ale zrobienie dużego projektu, który byłby czymś na kształt daily vloga, pokazania na przykład właśnie życia youtubera od podszewki, ale żeby to było zrobione z jakąś profesjonalną ekipą filmową, z profesjonalnymi montażystami i chciałabym po prostu wyreżyserować taki odcinek. Więc tak, to jest takie moje na chwilę obecną youtubowe marzenie. Czy z którą youtuberkę chciałabyś być pomalowana? No więc tutaj nikogo nie zaskoczę. Ogólnie ja mam problem z tym, żeby komukolwiek dać się pomalować, więc jeżeli już miałabym dać się komukolwiek pomalować, to na pewno musiałaby być to osoba, która wiem, że zrobiłaby to bardzo profesjonalnie. W sumie dałabym się pomalować też Maxineczce, dałabym się pomalować Katosu zmalowanej, Ewie Red Lipstick Monster, wszystkim bym się dała pomalować, ale tak najbardziej bym chciała być pomalowana przez Kamilę Patynę, która nie nagrywa na YouTubie, a z YouTuba przez Magdę Pieczonkę. Domu którego youtubera chciałbyś pomieszkować? Dla mnie totalnie to pytanie jest nieporozumieniem w tym tagu, ponieważ nie wiem, czy tutaj chodzi o to, żeby komuś grzewać w domu, czy żeby móc się porozglądać, jak ktoś ma w tym domu, nie wiem, totalnie nie rozumiem zasadności tego pytania. Natomiast jeżeli brzmiałoby ono, w domu którego youtubera chciałabym na przykład pomieszkać, albo pobyć, albo móc poprzyglądać się z takiego ukrycia, że tak powiem, ich życiu, to na pewno byłoby to większość osób, które ja lubię oglądać. I na pewno byłyby to osoby te, które właśnie nie nagrywają żadnych vlogów, nie w żaden sposób nie starają się tak przybliżyć do widza właśnie z perspektywy pokazania im swojego życia. Bo to jest bardzo ciekawe i wiem, że tak jak ja jako widz lubię, chciałabym troszeczkę mieć bliższy kontakt z takimi youtuberami, to wiem, że też na pewno wy również macie podobnie w stosunku do mnie, czy do osób, które oglądacie. Nie mam może określonych osób, które chciałabym tak sobie podejrzeć, popodglądać troszeczkę, ale na pewno te osoby, które ja oglądam, a tych kanałów jest mnóstwo, chciałabym po prostu zobaczyć, jak to wygląda, ale wiecie z jakiego powodu? Że ja uważam, że tak naprawdę każdy z nas w swoim zaciszu domowym
tylko wtedy pokazuje właśnie jaki naprawdę jest. Ja po prostu chciałabym zobaczyć, jak to się ma do rzeczywistości, jaki ktoś jest właśnie na YouTubie i jak jest w domu. Bo ja staram się być taka sama i tu i po prostu jestem ciekawa, czy inni też tak mają. Jakie filmy najchętniej nagrywasz? Ja najchętniej ostatnimi czasy nagrywam daily vlogi, ponieważ uważam, że są to filmy, które bardzo mnie i Was do siebie nawzajem zbliżają. Mało tego, uważam, że wcale nie trzeba pokazywać każdego intymnego elementu swojego życia, aby móc się zbliżyć do Was, ponieważ swoim najbliższym przyjaciółkom, no na litość boską, też nie pokazujemy tego, że nie wiem, właśnie leżymy z mężem w łóżku i nie robimy z tego zdjęć i jakoś się przyjaźnimy, więc nie uważam, żeby to było podstawa przyjaźni, żeby musieć pokazywać na siłę swoje mega prywatne życie, ale uważam, że pokazywanie siebie bez makijażu, pogadanie czasami tak w sposób niezaplanowany, nierozpisany, nie jakiś określony merytorycznie również jest potrzebne, aby właśnie móc z kimś nawiązać więź. Więc ja tego typu filmy ostatnimi czasy nagrywam bardzo chętnie i przywiązuję do tego bardzo dużą uwagę, żeby właśnie móc z Wami porozmawiać po koleżeńsku. A jeżeli chodzi o takie filmy bardziej związane typowo z tematyką mojego kanału, to ja bardzo lubię dla Was opracowywać różnego rodzaju recenzje, podsumowania, takie analizy tego, bo na pewno zauważyłyście, że właśnie ja na swoim kanale przedstawiam zawsze plusy i minusy wszystkich rzeczy, w zasadzie, które recenzuję, chyba że to coś totalnie moim zdaniem nie ma minusów, to wtedy się nie doszukuję, ale tak to zawsze staram się Wam pokazać obiektywnie właśnie, co myślę o różnych produktach i to bardzo lubię robić. Troszeczkę mniej lubię wykonywać tutoriale makijażowe, ale to na pewno już wiecie, bo też niejednokrotnie o tym mówiłam. Nie przepadam za tą czynnością, po pierwsze dlatego, że nie mam do tego odpowiedniego sprzętu, żeby to bardzo jakościowo było takie, wiecie, na najwyższym poziomie, a bardzo mi zależy na najwyższym poziomie takich rzeczy. No i też druga kwestia jest taka, to też jest po części związane ze sprzętem, że no, z racji tego, że nie mam odpowiedniego sprzętu do tego, to też nagrywanie tego zajmuje mi bardzo, ale to bardzo dużo czasu, ponieważ muszę cały czas wyłączać aparat, włączać go ponownie, ponieważ mam jedną baterię i muszę po prostu mieć to pod kontrolą, ponadto też nie mam podglądu, więc też nie zawsze wiąże się to z fokusem i to wiąże się z tym, że generalnie ten etap pracy na YouTubie mnie za bardzo nie zadowala, ale robię to, ponieważ uważam, że dla chcącego nic trudnego i też staram się wyżyłować sobie jakość tak, żebym i ja była zadowolona i Wy również. Kolejne pytanie. Czym jest dla Ciebie YouTube? Dla mnie YouTube jest drugą pracą z całą pewnością i jest to taka praca, której chciałabym się poświęcić na dłuższą metę. I niekoniecznie ta dłuższa meta wiązałaby się z tym, żeby to robić na YouTubie, ale wyobrażam sobie siebie za kilka lat w takim miejscu, gdzie mogłabym się zajmować właśnie recenzowaniem produktów, testowaniem, merytorycznym opisywaniem tego. Bardzo lubię też to, że jest to moje źródło inspiracji. Jest to mój sposób na spędzanie wolnego czasu, bo zdecydowanie bardziej lubię YouTube'a niż telewizję. Możliwość zobaczenia, co słychać u różnych osób, które znam osobiście, a z którymi no nie mam kontaktu na co dzień, ponieważ mieszkają w różnych częściach Polski. Jest to możliwość zaczerpnięcia dobrej, pozytywnej energii w momencie, kiedy na przykład mamy słaby dzień. Także jest to bardzo wielopłaszczyznowe dla mnie takie źródełko po prostu, którego lubię tak sobie pochlipać troszeczkę. Kolejne pytanie. Twoja YouTube'owa wpadka. Czy ja miałam jakąś YouTube'ową wpadkę? Zależy co, kto nazwie wpadką. Ponieważ, może Wy pamiętacie, może Wam coś świta, napiszcie mi w komentarzu, co uważacie za moją wpadkę, na przykład YouTube'ową. Ale ja ogólnie przywiązuję bardzo dużą uwagę do tego, żeby moje filmy były merytoryczne, ale żeby też były w miarę na luzie. Żeby nie były spięte, żeby nie były takie formalne mega. Więc jak zauważyliście ostatnimi czasy, ja również, kiedy montuję filmy, to również stawiam Wam bloopersy, czyli takie behind the scenes, czyli takie od kuchni materiały, troszeczkę właśnie rzeczy, które normalnie by się wycięło. To ja Wam oznaczam na czarno-biało, ale jest to w filmie. I bardzo mi się podoba taka formuła, szczerze to nie widziałam tego u żadnych dużych youtuberów nawet, a uważam, że to również też jest oznaka człowieczeństwa, którą możemy przekazać Wam widzom, bo właśnie dzięki temu Wy widzicie, że to wszystko nie jest takie wyżyłowane na maksa, po prostu przestudiowane, przerezerwowane i wszystko jest idealne, tylko możecie też widzieć, że też jesteśmy na litość boską ludźmi. Więc ja generalnie, moja definicja wpadki jest czymś bardzo, 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 bardzo takim zawężonym pojęciem i ja naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebym to uznała za wpadkę. No, może jakbym, nie wiem, zmontowała na przykład vloga, w którym bym, nie wiem, nie chciała, żeby był głos, na przykład, nie wiem, gadało się o jakichś głupich rzeczach, albo o rzeczach, nie wiem,
których się na przykład nie powinno pokazać tego w publice i na przykład nie, nie wycięłabym tego głosu i nie wiem, ktoś na przykład by coś tam mówił osobistego bardzo, ja bym to wrzuciła i to by się upubliczniło, to mogłaby być wpadka. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie moje rzeczy, to ja wam powiem, luzik, arbuzik, w ogóle totalnie bez spiny. Dla mnie nawet jeżeli się przejęzyczę, coś powiem nie tak, to mogę to poprawić i dla mnie to nie jest coś rangi wpadki, więc ja nie odnotowuję tak owej, aczkolwiek jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze pojęcie wpadki i co uważacie za wpadki na moim kanale, więc dajcie znać. Czy trafiłaś na produkt ogólnie polecany na YouTubie, który u ciebie okazał się Googlem? Jedyny produkt, który mi przychodzi do głowy, ale to też nie jest tak stricte YouTubeowo, bo to po prostu ogólnie tak w internetach głośno było, to produkt z Bourjois Healthy Mix. Ja widząc to na filmikach, jak ten produkt się prezentuje, słysząc o nim tyle pozytywnych rzeczy, no to po prostu pewnego dnia postanowiłam go kupić. I od samego początku, jak go tylko zaczęłam mieć, to po prostu okazało się totalną porażką. W ogóle ani on dla mnie nie pachniał owocowo, tak jak to mówiono na internetach, ani on się wspaniale nie zachowywał na cerze, jak to mówiono w internetach, ważył mi się. Wyglądał okropnie, wyglądał pudrowo, przemieszczał się, nie scalał się z cerą, wyglądał tragicznie. I myślę, że mogę to podpiąć jako coś, co było zachwalane na YouTubie, a mi się totalnie nie sprawdziło. Przedostatnie pytanie. Czy chciałabyś, aby YouTube był twoim źródłem utrzymania? Więc już we wcześniejszym pytaniu się troszeczkę po części odniosłam do tego. Wiadomo, no, robimy to z zaangażowaniem i sercem YouTuberzy. Być może są osoby, które robią to tylko i wyłącznie dla pasji, ale myślę, że tak naprawdę ktoś, kto jest szczery sam z sobą i chce być też szczery z wami, powie wam wprost, że najfajniejsza praca jest taka, która daje wam źródło właśnie utrzymania i która też jest czymś, co lubicie. Więc szczerze, dlaczego miałabym nie chcieć, aby YouTube był moim źródłem utrzymania, skoro bardzo to lubię robić, skoro sprawia mi to ogromną przyjemność i jeszcze w dodatku uważam, że mam do tego predyspozycję? No nic fajniejszego, jak tylko czerpać jeszcze z tego korzyści majątkowe, prawda? Więc tak to wygląda szczerze mówiąc i tutaj nie ma co się bronić rękami i nogami, że ho, 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 że nie wszystko jest dla pieniędzy. Owszem, nie wszystko jest dla pieniędzy, ponieważ robiąc to na takim poziomie, na jakim ja to robię, no nie można powiedzieć, że się to robi dla pieniędzy, ponieważ no przychody z tego pieniędzmi raczej nie można nazwać, no, raczej kieszonkowymi. Natomiast na pewno ciężka praca pozwala prędzej czy później dojść do tego, że rzecz, którą kochamy, może być naszym źródłem utrzymania. Więc odpowiadając na to pytanie, jak najbardziej chciałabym, aby było to moje źródło utrzymania. I ostatnie pytanie. Wymarzony sprzęt do nagrywania. Też po części już nawiązałam na początku do tego tematu. Mówiłam, że nie przepadam za nagrywaniem tutoriali, ponieważ nie mam odpowiedniego sprzętu i jest to całkowita prawda. Ja należę do tego typu osób, że raczej się nie rzucam z wydawaniem pieniędzy na coś, co nie wiem do końca, czy na przykład będę umiała sobie z tym poradzić lub czy w ogóle na dłuższą metę mi się to przyda. Więc ja aktualnie nagrywam moje filmy cyfrówką, po prostu aparatem cyfrowym. Nie jest to lustrzanka, nie mam żadnych obiektywów i naprawdę długo mi zajęło, żeby wyżyłować jakość w tym aparacie. No i też nie ukrywam, że no nie mam takich finansów na chwilę obecną, aby móc zainwestować po prostu bez, że tak powiem, pchania się w jakieś kredyty lub raty, żeby kupić sobie po prostu sprzęt, który bardzo bym chciała, czyli Canona 700D lub Nikona. Chciałabym również przy okazji wtedy też zakupić mikrofon i przede wszystkim chciałabym też zainwestować w posiadanie profesjonalnego studia nagraniowego. I to są takie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, ponieważ uważam, że one wpływają na odbiór tego, one też po części się przyczyniają do tego, co było powiedziane przed chwilą, czyli że jeżeli żebyśmy mogli zarabiać na tym, co robimy, to też to musi mieć najwyższy poziom. Nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie chciał, abyśmy my dostawali wynagrodzenie za coś, co wygląda, jakby było zrobione, no nie do końca starannie lub jak najwyższej półki jakościowej. Więc ja dlatego marzę o tym, żeby mieć po prostu lepszy sprzęt do nagrywania i generalnie mieć warunki studyjne, ponieważ wtedy można nagrywać o każdej porze dnia i nocy, gdzie oczywiście światło dzienne jest zawsze najlepsze, ale to by było coś, co jest takim moim... To nie jest moje marzenie, to jest mój cel, ponieważ ja wiem, że prędzej czy później ja to będę miała, ponieważ należę do tego typu osób, które traktują tego typu rzeczy jako cele życiowe, a nie jako marzenia. Marzenie dla mnie to jest coś,
co po prostu sobie pojawi w obłokach, oho, fajnie by było, nie wiem, polecieć dzisiaj na Bora Bora. Wiadomo, że dzisiaj na te Bora Bora nie polecimy, ale jeżeli powiemy, że polecimy, nie wiem, za rok, to jest to już cel. Więc to takie już, abstrahując od troszeczkę tematu, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tak. Mam nadzieję, że on pozwolił Wam również bliżej mnie poznać. Zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w rozdaniu, które trwa na kanale, więc serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w rozdaniu. A teraz chciałabym jeszcze wytypować osoby, które chciałabym otagować, więc taguję do wykonania tego odcinka Iwonkę z kanału Like Makijażowy, Malwinę z kanału Miss Mali TV oraz Anię z kanału Shadow. Będzie mi bardzo miło, dziewczyny, jeżeli weźmiecie udział i również przyłączycie się do nagrania tego tagu, tak aby Wasi widzowie mogli Was bliżej poznać. Ja dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam mnóstwo pozytywnej energii. Jak zawsze, trzymajcie się, pa!